Cześć, dzisiaj zapraszam na nowy katalog narzędzi marki Parkside z Lidla. Nowe promocje, w ogóle nowe narzędzia tutaj będą przedstawione. Także zaczyna się od czwartku 11 kwietnia do środy 17 kwietnia. Te narzędzia, które tutaj mamy, zaczynają się od czwartku. I oczywiście standardowo tutaj mamy akumulatory 4 Ah i 2 Ah z ładowarką. Mamy obniżkę o 20 zł i o 30 zł, czyli za 99 zł mamy 4 Ah. Myślę, że to jest dobra cena. Użyjemy nowego wskaźniczka. W ostatnim katalogu był taki wskaźniczek, 2 w 1, magnetyczny, taki uchwyt i dodatkowe takie tutaj ma taką łapkę jakby, takie ząbki. Bardzo fajna rzecz. No i ten uchwyt również kosztuje około 9 zł, taki teleskopowy. Bo ten tutaj mamy taki giętki. Tu mamy pełny magnes, a tutaj mamy właśnie tak to zbudowane. Sprawdzimy od razu siłę przyciągania takiego magnesu. A zobaczmy, jak sobie poradzi ten wcześniejszy. No również sobie radzi. No w związku z tym, że ten magnes jest taki silny, to będzie po prostu służył nam dzisiaj jako taki mega wskaźniczek. Tyle bitów tutaj utrzymuje nam ten magnes. Na stronie 15 mamy wiertarkę udarową za 129 zł. Jest to wiertarka trzyfunkcyjna, dlatego że posiada udar. Możemy wiercić w cegle, w betonie, jakieś mniejsze otwory oczywiście. Dodatkowo służy jako wkrętarka. No i taka zwykła wiertarka do wiercenia w drewnie, w metalu, w tworzywach sztucznych. Jest to wiertarka na akumulator z serii X20V-TIM. Cena bardzo dobra, 50 zł taniej, za 129 zł mamy fajną wiertareczkę do takich amatorskich prac. Maksymalny moment obrotowy to jest 45 Nm. Obroty na pierwszym biegu od 0 do 440 na minutę, na drugim biegu od 0 do 1650 obrotów na minutę. Uchwyt wiertarski, wiertełka, jakie możemy tu zakładać, od 1,5 do 13 mm. Liczba udarów 26 400 na minutę, 35 mm w drewnie, 13 mm w stali i w murze. I dodatkowo tutaj mamy walizkę w zestawie. Strona 16, akumulatorowa pilarka ręczna na akumulator 20V, 179 zł. W zestawie tarcza do drewna i PCV, klucz z gniazdem sześciokątnym, ogranicznik równoległy, złączka do zewnętrznego układu zasysania oraz walizka. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3800 na minutę. Kąty cięcia od 0 do 45 stopni. Maksymalna głębokość cięcia 48 mm przy 0 stopniach. Oczywiście w drewnie 36 mm przy 45 stopniach. Średnica tarczy 150 mm. No i teraz zaczyna się nowość. 99 zł, aż 2500 lumenów, akumulatorowa lampa LED na akumulator 20V. W zestawie przewód do gniazda zapalniczki samochodowej 12V, długość 3 metry, zasięg 640 metrów, diody LED 7×3 W, dwa zakresy jasności, czyli 1000 lumenów i 2500 lumenów. Również na stronie 17 mamy nowość za 149 zł, akumulatorowa polerka na akumulator 20V, antypoślizgowa obudowa do polerowania i usuwania zarysowań i osadów, prędkość obrotowa 2300 do 4500 na minutę, tarcza polerska 150 mm. W zestawie mamy gąbkę do polerowania o średnicy Fi 15 cm i klucz do śrub.
To jest zupełna nowość, także nie wiadomo jak to działa, jak to poleruje, jak to się w ogóle sprawuje. Poniżej mamy już znaną polerkę akumulatorową. Średnica tarczy jest dużo większa, bo 250 mm. Prędkość od 0 do 3300 na minutę i mamy 6 stopni regulacji prędkości obrotowej. Na kolejnej stronie, dawno tego nie było, jest tutaj radyjko takie na budowę, gdzieś do majsterkowania, do garażu, po prostu do słuchania radia i muzyki za około 300 zł i również to radyjko jest na akumulator 20V. Mało tego, jest również na akumulator 12V, posiada Bluetooth. Moc 2x5W te głośniczki, a zasięg Bluetooth ma 10 metrów około. A jeszcze dodatkowo jest w zestawie zasilacz oraz przewód AUX. Nie miałem tego radia nigdy, nie wiem jak ono działa. Jeżeli ktoś posiada to radyjko, to proszę Was, napiszcie mi tam w opisie pod filmem, czy warto to radyjko sobie kupić, czy jest jakieś inne radyjko, które po prostu w podobnej cenie jest może lepsze nawet. Poniżej tego radyjka mamy akumulatorową pompkę lub sprężarkę na akumulator 20V za około 99 zł, czyli każde to urządzenie możemy kupić sobie osobno. Taka sprężareczka służy nam przede wszystkim do pompowania opon w rowerze, jakieś piłki, materace. Na stronie 19 mamy zupełną nowość. Są to jakby dwa urządzenia, jedno podłączamy do gniazda, drugie przykładamy do S-ów i po prostu szukamy S-a, który odpowiada za dane gniazdo. Bardzo ciekawe urządzenie, myślę, że jeżeli będzie dostępne i będzie okazja kupić, to myślę, że zakupię sobie takie urządzenie i sprawdzimy wtedy jak to działa, jak to funkcjonuje. Nazywa się to inaczej wyszukiwarka do bezpieczników. Napięcie robocze 230 V, w zestawie bateria alkaiczna 9 V i torba do przechowywania. Nadajnik z wtyczką, odbiornik na baterię do identyfikacji bezpieczników powiązanych z gniazdami. No to jest zupełna nowość, takiego czegoś nie widziałem jeszcze, jeżeli chodzi o markę Parkside, a poniżej mamy zestaw przedłużek, 5 sztuk za około 80 zł. Również nowość do dokręcania śrub, nakrętek, kół za pomocą kluczy udarowych. I w takiej walizeczce tutaj mamy 4 sztuki, ale nie są tutaj żadne inne parametry podane, z jakiej to jest stali. Na kolejnej stronie również widzę jakąś nowość. 2 w 1. Jest to nawet 3 w 1, kosiarka, podkaszarka i urządzenie do podkaszania na obrzeżach, czyli jakieś krawężniki, takie coś na akumulator 20V. Ta część z kółeczkami to jest jakby przystawka, a to jest taka zwykła podkaszarka jakby. I to montujemy w tej przystawce i mamy taką kosiareczkę małą. Ale jeżeli to jest taka podkaszarka jak ta tutaj, no to mi się wydaje, że do takiej trawy, co tutaj jest, to jest dosyć ciężko. Chyba, że taką trawkę to można sobie kosić. Albo gdzieś tam przy jakichś słupkach, przy jakichś krawężnikach objechać, no to tak, to się może nadawać. Ale do takiej większej trawy, no to myślę, że to jest taka męczarnia, a nie efektywna praca. No ale za taką kwotę to mamy taką zabaweczkę, moim zdaniem. Jeszcze jak nie mamy takiej dużej trawy, to narzędzie na pewno się przyda. Głowica kosząca regulowana od 0 do 180 stopni, średnica cięcia 28 cm, regulowana wysokość cięcia kosiarki od 35 do 55 mm, regulacja kąta cięcia 5-stopniowa. Czyli tutaj sobie regulujemy kąty cięcia. A po tej stronie mamy o połowę taniej właśnie tą podkaszarkę, jest u mnie na kanale. Tak jak mówię, taka słabiutka, taka trawa jak tutaj jest pokazana, to do podcięcia takiej trawki przy krawężnikach, przy jakichś słupkach czy drzewkach, dojeżdżamy do drzewka, to ta żyłka nie uszkodzi nam kory. Parametry jakie ona posiada, to również głowica koszenia od 0 do 180 stopni,
cięcie 25 cm, średnica, grubość żyłki 1,4 mm, długość żyłki 2 razy 5 m, regulacja kąta cięcia 5-stopniowa, czyli tak jak tutaj. I oczywiście tutaj mamy takie teleskopowe rozsuwanie, czyli możemy mieć taką mniejszą dużo o połowę. Na stronie 22 akumulatorowe nożyce do trawy, również na akumulator 20 V, czyli nożyce do trawy. I tutaj mamy na przykład nożyce do pielęgnacji jakichś tam żywopłotów czy krzewów. Dodatkowo dwie osłonki, walizeczka. Na ten temat się nie wypowiem, bo po prostu nie mam tych narzędzi, ale myślę, że jest dużo mocniejsze niż ten, co ma taki wbudowany akumulator. A za 69 zł 90 groszy mamy tutaj super sprawę, bo mamy przenośny wykrywacz metali z lampką LED. W zestawie spiralna taśma z dwoma karabinczykami, pokrowiec oraz bateria. Temperatura robocza od minus 10 do plus 50 stopni. Zakres pomiarowy 20 do 60 mm. Wykrywa metale o wielkości 25 mm. Szkoda, że nie mniejsze, bo jakby na przykład jakieś złoto wykrył, no to już nie wykryje. No nie wiem, do czego to nam się może przydać. To chyba do jakichś tam poszukiwań, jakieś militaria jakieś. A za 99 zł mamy akumulatorowe nożyce do żywopłotu, prędkość obrotowa na biegu jałowym 1300 na minutę, długość cięcia około 51,6 cm. Gałęzie, jakie możemy przecinać tymi nożycami, to jest maksymalnie 16 mm. To całkiem sporo. A nóż, który tutaj jest, to jest szlifowany laserowo z aluminiową szyną prowadzącą. Za 23 zł mamy bardzo fajne narzędzie akumulatorowe, spryskiwacz ciśnieniowy 5 litrów. Jest u mnie na kanale i Wam powiem, że już chyba, nie wiem, drugi czy trzeci rok ciągle go używam, ciągle gdzieś tam w ogrodzie go używam. I znakomicie sobie daje radę. Chociaż przydałby się trochę większy. Wszystko w zależności od tego, jaki mamy obszar do użycia. Żeby nie napełniać go ciągle. Polecam jak najbardziej. Bardzo dobra rzecz. Dodatkowo możemy zastosować w nim akumulator 12-woltowy. Za 349 zł akumulatorowa szczotka. To jest taka szeroka. U mnie na kanale jest ta taka pojedyncza, co tylko zmieniamy te tarcze. I też bardzo dobrze to działa. Naprawdę bardzo dobrze czyści fugi. I temu, że tutaj mamy szerszą, to możemy sobie na przykład czyścić takie deski szerokie. W zestawie mamy szczotki do fug z drucianym i nylonowym włosiem, szczotka do drewna i kamienia, dodatkowo koło prowadzące, złączka do szczotek. Prędkość obrotowa na biegu jałowym od 600 do 1200 obrotów na minutę do powierzchni kamiennych i drewnianych, fug lub krawędzi. Również teleskopowo tutaj jest to obniżane, w zależności od naszego wzrostu możemy sobie regulować. A poniżej tutaj mamy akumulatorowy rozrzutnik uniwersalny, również 20-woltowy, maksymalna liczba obrotów 2200 na minutę, maksymalna wydajność 800 metrów kwadratowych, zasięg 5 metrów, no to nieźle to rozrzuca, pojemność zbiornika 3,3 litra, 8-stopniowa regulacja ilości materiału. Regulujemy sobie po prostu aż w 8 pozycjach rozrzucanie tego materiału, który tutaj damy, nawóz czy coś tam. Za około 1000 zł mamy akumulatorową kosiarkę 40 V z napędem. W zestawie nie ma akumulatorów, też jej nie miałem i dla mnie to jest cena po prostu no, zaporowa, chociaż na pewno wygoda w użytkowaniu jest duża. W zestawie mamy wkład do mulczowania i kanał wyrzutu bocznego. Prędkość obrotowa na biegu jałowym od 2500 do 3300, szerokość cięcia około 47 cm, wysokość cięcia regulowana od 25 do 100 mm, regulacja 10-stopniowa,
Pojemność zbiornika 70 litrów. Możemy zastosować akumulatory 8 amperogodziny. No to wtedy przy ósemkach to na pewno śmiga nieźle. Na stronie 26 również mamy akumulatorową kosiarkę na jeden akumulator, obniżka o 200 zł i parametry, jakie posiada ta kosiarka, to prędkość obrotowa 3650 na minutę, szerokość cięcia 32,5 cm, wysokość cięcia 25 do 65 mm, pojemność zbiornika około 32 litry, jeden akumulator 20 V, 4 amperogodziny zalecany. Tutaj również mamy kosiarkę 40 V, a ta jest Parkside Performance. I cena jest o połowę mniejsza i również parametry są mniejsze. Prędkość obrotowa od 2900 do 3300, szerokość cięcia około 40 cm, wysokość cięcia 25 do 75 mm, a Parkside Performance miał do 100 mm, pojemność zbiornika około 50 litrów, zalecany akumulator 2 x 24 amperogodziny. A tutaj mamy zalecany akumulator Parkside Performance. Cztery razy 20 V, 8 amperogodzin. Dwa tryby pracy auto, maksymalna wydajność i eko, podkaszanie. Ostrzałka do łańcuchów 85 W. Jest u mnie na kanale, także można sobie zobaczyć. Maksymalne obroty na biegu jałowym 250 na minutę. W zestawie ściernica FI 104 mm i dwie śruby mocujące, regulowany kąt ostrzenia, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ochrona przed przypadkowym uruchomieniem. A poniżej za około 50 zł mamy 5 rodzajów olej do pielęgnacji drewna. Do wyboru olej bezbarwny, do drewna tekowego, modrzewiowego, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. A za 179 zł mamy piłę łańcuchową 1600 W, czyli sieciową. Maksymalna prędkość łańcucha 14,5 m na sekundę. Do takich przydomowych prac jest całkiem spoko. Mam tą mocniejszą, tam chyba 2000 W. No i daję sobie radę tam przy takich ogrodowych, domowych pracach. Bardzo fajnie posiadać dodatkową taką piłę właśnie sieciową albo nawet akumulatorową, no bo po prostu szybko sobie wykonamy daną jakąś pracę bez odpalania tam silnika spalinowego. Sporo tych narzędzi, narzędzia ogrodowe, nożyce do żywopłotu lub do przycinania gałęzi. Tutaj mamy skarpety kata, worek ogrodowy za 30 zł 85 litrów, a o tym narzędziu już mówiłem właśnie. Takie słabiutkie narzędzie, ale do takich różnych prac delikatnych za około 80 zł. Działa do tej pory już od kilku lat. Napięcie 4 V, 2 amperogodziny i wymieniamy sobie tutaj te nożyce do trawy na takie nożyce do krzewów. No tutaj już mamy takie akcesoria do ogrodu różnego rodzaju. Spryskiwacz ciśnieniowy 2 litry, taki ręczny za około 50 zł. Pistolety zraszające, nawadniacze ogrodowe są u mnie na kanale, fajnie to działa. Również te złączki, szybko złączki, trójnik za niedużą cenę, około 3 zł. Sekatory, sekator nożycowy, kowadełkowy lub nożyczki. Właśnie różnego rodzaju te nawadniacze całkiem dobrze działają, sprawują się. Czy taki też. Również taki. No tutaj mamy już takie akcesoria ogrodowe. Do ozdabiania naszych ogrodów, różne lampki, stoliczki, krzesła,
jakieś łuki do roślin pnących. Także to wszystko w tym katalogu. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Taki oto dzisiaj mega wypasiony wskaźniczek. Taki długopis.